Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaimplementujemy sobie w C# wyszukiwanie liniowe. I załóżmy, że mamy takie zadanie do zrealizowania. Powiedzmy, że mamy tablicę array, która składa się z n elementów. I teraz naszym zadaniem jest napisać metodę dla tej tablicy, która znajdzie wybrany przez nas element w tej tablicy. Będziemy chcieli jakiś element w tej tablicy znaleźć i ta metoda nam poda, pod jakim indeksem jest ten element w naszej tablicy. I teraz załóżmy, że mamy takie dane. Powiedzmy, że mamy tablicę z danymi, tymi, które tutaj widzimy na ekranie. To jest tablica z danymi, jest to 30, 60, 80, 90, 130, i tak dalej. Jest to tablica 15-elementowa. I teraz cel i założenia. No i powiedzmy, że teraz, tak jak powiedziałem, chcemy w tej tablicy znaleźć określony element. No i załóżmy, że szukamy elementu równego 50. No, szukamy elementu równego 50, czyli w odpowiedzi powinniśmy dostać indeks tego elementu. Powinniśmy dostać indeks tego elementu równy 12. A to dlatego, że tablice są numerowane od 0 i 50 jest na 13 pozycji w tej tablicy, czyli ma indeks równy 12. A gdy w tej tablicy będziemy szukać elementu, którego nie mamy w tej tablicy, na przykład 100 czy 1000 czy jakiejśkolwiek innej liczby, której nie ma w tej tablicy, no to w odpowiedzi powinniśmy dostać indeks tego elementu równy minus 1. Ta metoda nasza powinna nam zwrócić minus 1, co będzie oznaczać, że takiego elementu nie mamy w naszej tablicy. Czyli jeśli element został znaleziony, to metoda zwraca indeks tego elementu, a jeśli element nie został znaleziony w naszej tablicy, metoda będzie zwracać minus 1. I teraz jak możemy to rozwiązać? Otóż prostym podejściem do wykonania tego zadania jest zrealizowanie wyszukiwania liniowego. Czyli jak to się odbywa? No, zaczynamy od skrajnego lewego elementu naszej tablicy array, czyli od pierwszego z lewej i porównujemy go po kolei z elementem szukanym, czyli każdy element z naszej tablicy porównujemy z elementem szukanym i zaczynamy od pierwszego z lewej. I jeśli szukany element pasuje do elementu w tablicy, no to znaleźliśmy element, że ten element znajduje się w tej tablicy i zwracamy indeks tego elementu. Natomiast jeśli szukany element nie pasuje do żadnego z elementów w tablicy, czyli go nie ma, to zwracamy minus 1. No co nam mówi po prostu, że szukanego elementu nie ma w tablicy. To teraz zaimplementujmy sobie to w C#.